Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 14 odcinku z Gothica 2 The Returning. Od razu kierujemy się do Watrasa z dobrymi nowinami, że handlarz bronią Fernando, czy jak tam chcecie na niego mówić, okazuje się właśnie jednym z nich, głównodowodzącym, i pójdzie do Paki szybko, prędko i bezproblemowo. Tylko chciałbym się w końcu nauczyć skradania tych skrzynek. Mam z tym problem, bo Torbuś mnie nie chce nauczyć. Aha, on sobie już idzie. Dobra. Teraz zapytam jeszcze raz. Ładnie. Możesz mnie nie nauczyć. Ty kur. Ja to sobie zapamiętam. Kiedyś będziesz chciał coś ode mnie, też powiem nie. Bo tamto. Kurde. A z liścia bym mu dał, to by może mnie nauczył. Okej. Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. To co? Jestem już gotów zostać członkiem Wodnego Kręgu? Nie tak się umawialiśmy i dobrze o tym wiesz. Dobra. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczysz. Dzięki, ale myślałem, że to coś mi może dać, ale... Co do tych znikających ludzi? Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Zaginęło również paru farmerów. Porwana dziewczyna Lucia zadawała się później z bandytami. Chyba jesteś na dobrym tropie. Oby tak dalej. Się rozumiem. Mnie to cokolwiek obchodziło. Dobra. Idę już, wywalone mam na niego. Trochę expa dostaliśmy. Nie wiem, a nie mogę go jakoś poinformować o tym Elbrichu czy coś. Trzymać od tego z daleka. Ciągle to samo. Nie. Nie wiem, co teraz mam robić. Właśnie, ile mamy kasy? Nie jest źle. To może kupimy mu jeszcze te dwa, bo to miały być 3 sztuki, a myśmy kupili tylko jedną, no to kupimy mu te 2 sztuki jeszcze. Co mi tam, wydam trochę kasy, ale się za to nagroda nie ominie nas, więc nie będzie mi szkoda tych dwóch sztuk. Ej, ty! Te, staruch! Sprzedaj mi, pokaż mi zwoje. Jest, dobra. Raz i dwa, dziękuję. Ja jeszcze ci mogę, o, nadrobię te straty. Jestem teraz właściwie 0% stratny, plus jeszcze zyskam. Tak, bo sprzedam teraz te łuki. No, to jeszcze zyskam, zamiast stracę. No, jest git. O to mi chodziło. O to mi chodziło. Teraz sprawdzić, które będzie się opłacało sprzedać. No, w sumie można wszystko sprzedać. To też. No. Jesteśmy na plusie teraz. Złoty pucharek, a to jest chyba dlatego całego Grega. To srebrne świeczniki chyba też. Tego na wszelki wypadek to zostawiam. Bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo, a możemy się pomylić. Esencja many. O, no nic tu nie ma takiego, co by nas mogło zainteresować na chwilę obecną, ale jesteśmy na plusie, dlatego jestem ucieszony z tego powodu, że nic nie straciłem. To było właśnie najważniejsze jakby zadanie. Okej, handlarza bronią mamy już za sobą, trzeba jeszcze się zająć tymi zaginionymi głupcami. No przydałoby się już do tego Onara iść, bo chyba dość się już wypytaliśmy tych
ludzi z Korinis. Później musiało się to zdarzyć. To przy okazji teraz pójdziemy do klasztoru, oddamy misję i w ten sposób skierujemy się na farmę Onara. Zrobimy to, co trzeba i być może jeszcze nawet w tym odcinku staniemy się jakby... dołączymy do gildii Wodnego Kręgu, a ja oczywiście zapomniałem włączyć stopera. Jak co odcinek zapominam. No może nie od co odcinek, ale co kilka tam zdarzy mi się zapomnieć. Wczoraj był Asasynuch Czarnuch. No widzę, że przyjmuje się. Nie powiem, że jest źle. Czarny Asasyn naprawdę pokazuje swoją epickość. Tak, dość drastyczny, ale prawdziwy sposób. O, przy okazji wbijemy teraz tutaj. Ale do magów wody jeszcze tam nie dołączymy, bo ja wiem, gdzie prowadzi ten tepacz. Dlatego jeszcze do niego nie wbijam, ale pozbieram zawartość tego. O, sakieweczka, coś tu jeszcze. Nie. Okej, lol. Widzieliście ten bóg z teksturą. Ten też. Ale jebać to. Zamkniemy drzwiczki. Teraz chyba nie opłaca mi się teraz otwierać sakwy. Nie. Tam mamy 100 sztuk na wszelki wypadek. Jakbyśmy byli biedni, to mamy zapewnione 100 sztuk złota. Żeby było, wiecie, na gicie. Sobie zbiorę krzaka. Co mi tam... Nie zaszkodzi mi to. A nawet będzie lepiej. Kurde, ale naprawdę nie ma tu żadnego nauczyciela do wyłamywania zamków od skrzyń. Naprawdę przydałby mi się taki ktoś. Nie wiem, ty mi powiedz. A tu masz coś do zaoferowania? Sam by na to nie wpadł. Sam tak mówiłem. Kostur. O! Jeżeli on tego nie widzi. Ha, jemu sprzedałem ten kostur. Kurde, ale 1900 sztuk złota. Co ja żem za idiotyzm zrobił? Nic mnie już nie dziwi. Mój błąd. Ciągle to i teraz samo. Będę musiał zbierać 1900 sztuk złota, żebym odzyskał kostur. Nie no. Idealnie. Nie musisz mi tego. Nie wiem, gdzie ja zarobię tyle hajsów. Ja bym tylko mógł się jeszcze cofnąć tych czasów, chociaż mógłbym to zrobić, ale nie chcę mi się z drugiej strony nadrabiać kolejnych oto strat, tu dołączanie do magów ognia i tak dalej, nie. Zrobiłem błąd, to ja na tym błędzie się przepłacę. Trudno, ale przynajmniej odzyskam kostur. Przy okazji sobie utrudniłem, wiem. To było mega głupie. A no co poradzić, no. Czasu się nie cofnie. Ale i tak przyjemnie, że oglądacie tego Gotika. Z dodatkiem, modem, przepraszam, nie dodatkiem. To mod i dodatek to co innego. Już jesteśmy skierowani do klasztoru. Oddamy mu te 3 zwoje. I nagroda na pewno będzie jakaś sowita. Sowicie wynagrodzona, odpowiednia do misji. O, Pedro stoi dalej. Jest taki piłkarz Pedro, tylko nie wiem, chyba Hiszpan. Nie wiem, czy się nie mylę, ale raczej Hiszpan. Nie wiem, do którego klubu należy, ale to jest mniejsze o to. Za niedługo postaram się już kupić FIFA 14 i raz na zawsze. Ej, ty! Zacząć grać w to cudo. Oto zwoje, o które prosiłem. Dobra robota, mój młody przyjacielu. Dziękować. A teraz pora poświęcić trochę czasu na studia. A nagroda? Aha, przyjmij ten zwój w nagrodę za dobrze wykonane zadanie. Jaki zwój? 3 sztuki. O! Aha, to oddano. Jakiś jeden zwój. Proszę, przyzwanie wilka. O, moglibyśmy stworzyć taką runę przyzwania wilka. Tylko którego to jest kręgu? Aż nie warto tego zużywać, mówię wam, bo to się może przydać. Nieinteresne. Dobra, to jest pierwszy krąg, czyli zakładam, że to może być drugi bądź trzeci nawet krąg. Ja je to już znaję.
Kula ognia z... A, to jest z kuli ognia. Tu pewnie będzie trzeci krąg. Interesne. Mała burza z... Przyzwanie... Aha, aha. Smoła. Serce ognistego golema. Mhm. Któryś to musi być krąg, no. Bez jaj. Interesne. Zapewne to może być już albo czwarty, albo piąty. Pewności nie mam. To pewnie jest ta próba ognia. No właśnie, to mi już nie... Ta wiedza nie jest już mi potrzebna. Bo i tak już jesteśmy magami. Nici wonowowa. Nici? Co, szyjeś nici? Jakieś ubrania, wdzianka, szmatki, tak? Kurde. Nie ma, zabraniam. Dużo burzownictwa. Kurde, no. Gdzie jest to, czego ja szukam? Nic wonowowa. A dobra, widzę, że nic innego już nie masz do powiedzenia. O. Kurczę, to chyba może być nawet i szósty krąg. Albo nie ma tego zawartego w... Nic wonowowa. A na ognisty deszcz. Smoła, siarka i język ognistego jaszczura. Smoła, siarka? No zapamiętałem już, więc szczerze mówiąc dla mnie to nie będzie problem. A co tutaj my mamy w tym... Duże runy pierwszego kręgu. Ale nie chcę ognistej strzały. O, może się nauczymy wyrabiać jakieś inne runy. To by się na pewno przydało. O, chciałbym posiadać więcej czarów. Dlatego coś możemy poradzić. Można? Wprowadź mnie w te... Nie natrz... To kiedy? Naucz mnie. W tej... Ej, koleś, ty chyba sobie jaja robisz. Czekaj, może się upyrokara nauczę. No bo on to zawsze pozwoli nauczyć. A ten kurde parlaw, kurde pedzioś nie nauczy. Z czego mogę się teraz nauczyć? Przede wszystkim z głęb... Brat par... Dobra. Czyli do Parlana, ale no kurde, Parlafa czy Parlana, bo już nie wiem sam. Parlan, hey. No dobra, walić to. Chcę... Naucz mnie. Naucz. W tej chwili nie na... Ej, ty jesteś kurde skretyniałym starym pedziem. Idź mi stąd w ogóle. Siema. Jak leci? Lojalnie wypełniam zlecone mi zadania, mistrzu. Co dzień Inos stawia przede mną nowe wyzwania. Będę nadal pracował nad doskonaleniem siebie. I tak nie będziesz idealny, przykro mi, ale taka jest brutalna rzeczywistość. Spróbujemy się przespać. Może to coś da. Może nie. Miotełka tu leży. Wezmę sobie ją i sprzedam potem. Dobra, wbijamy do mojej budy. Tak, to jest moja buda. Żeby się wam nie pomyliło. Dostałem kluczyki, więc mam pełne prawo do zamieszkiwania w tym miejscu. Okej. Prześpimy się, da radę? Dało radę. Epicko. Czyli... Już nie znam aż tak tragicznie. Chwała Inosowi! Gorax! Tymi słowami mnie wystraszyłeś, wiesz? Ale się opancerzył w miecza, tudzież kuszę. Cwaniak z niego, no. Kurde. Patrzcie. O, jest ten mag. On też by mi mógł czegoś... Właśnie szukałem go, nigdy nie stał tutaj. Albo go miałem gdzieś. Czym się zajmujesz? Przygotowuje paladynów do walki z siłami zła. Siły zła? Ale w klasztorze żyją jedynie magowie i nowicjusze. Zgadza się. W odróżnieniu od naszej społeczności, koncentrującej się głównie na słowie Inosa, paladyni sławią przede wszystkim wielkie czyny naszego pana. My reprezentujemy naukę Inosa, podczas gdy paladyni są jego wojownikami, ruszającymi do bitwy z jego imieniem na ustach i zwyciężającymi ku jego chwale. Ciekawe słowa. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Inosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia.
Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Prawda, prawda, ale myślałem, że mnie czegoś nauczysz. Widać nie. Dobra, jeszcze pohandluję, sprzedam tą miotełkę na tablicy i idę. Okej. Okay. Potrzebuję... A nie masz podków many, no... Zawiodłem się troszeczkę. Ale cóż, ja ci poradzę, cóż... No dobra. To teraz... mam właśnie ten kryzys z podkami many. Jak tak dalej będzie, to nie za ciekawie dla nas będzie. Jest ta butelka, dobra, na sprzedaż. Coś jeszcze mogę ci takiego specjalnego wydać, czy... Nie, dobra. Można iść. Okej, to teraz jeszcze spróbuję zrobić parę... Chociaż, czekaj. Nie wiem, czy ja mam odpowiednie te zielska. O, mam trochę pokrzyw. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak mi się coś uda, to zrobimy najwyżej. Mam chyba jakieś fiolki jeszcze. Mamy. Хорошо. O, dobra, możemy robić. Хорошо. I git. Хорошо. I teraz już nic nie zrobimy. Aha. Dobra, mamy tylko 4 podki. Tyle też dobrze. Nie... No patrz co za... Ej, gościu! To by ci się strony nie pomyliły? Dobra, chyba już się opamiętał. Wziął bobowite i się obudził z dziecięcego snu. Dobra, Dyrian, widzę, że to sumiennie pracuje. No, to widzę, że moje życzenie nie poszło na marne tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Popieprzamy teraz już do... do tych ziem Onara. W celu... Nie wiem, może poszukiwania kogoś, kto mnie nauczy... wykradania tych zamków, no. Otwierania zamków, no, to chciałem powiedzieć. Brakowało mi słowa. No bo, kurczę, chciałbym wykonać to zadanie z tabliczkami dla Rola. Co tam jeszcze? Złota misa Bromora to też, bo to w kufrze się wszystko ukryje. A jak ja nie mam zdolności, no to co ja mogę zrobić? No, mogę tylko kogoś innego się jeszcze nauczyć. Jak ktoś oczywiście jest taki, który ma dyspozycję do... predyspozycję do tego, do otwierania skrzyń, to się znajdzie taki ktoś, tylko... Właśnie kwestia poszukiwania jest dość taka, lekko mówiąc, utrudniona. Czekajcie, ja się tu przejdę, bo widziałem w poprzednim odcinku tego Dragomira. Te patrz. Haha. Zrobię mu taką miłą niespodziankę i zagadam do niego. Szczerze mówiąc, to równie dobrze mógłbym cię zabić. Czekaj, ja ubiję te wilki. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mniej. Co gryziesz? Co gryziesz? Dobra. Jedna bestia mniej. I tak mój eks dziwko. Dobra, wilki ubite. Okej. Dudlaj te potki i nie marudź. O, tu jakiś krótki łuk leży. Dziwne. Aha, oni przerobili to miejsce, dlatego teraz tam Dragomir jest nie inaczej. No dobra, skoro tak, no to idziemy stąd. Co my będziemy się męczyć? Dobra, tam mam jeszcze te 4 ścierwojady. Może je miniemy jednak. Obiję sobie je, jak tylko będzie na to czas. No cały czas trafiam na te rdesty polne.
Jak ja chcę na przykład, nie wiem, ogniste pokrzywy na wytworzenie tych mikstur, to pewnie kolejna. Nie, ale mi się przewidziało. To ostro. Tam mamy tego wpizdu ludzkiego topielca, którego nie warto tykać. On jest na hita. Nawet kurde ognista strzałka na niego nie działa, więc... Ruskie zwierzę jest w pizdu odporne. A na takie coś się nie zgadzam. Dlatego musimy wzrastać swoje umiejętności. Nie mów, że o tym żeby nie wiesz. Po prostu kiedyś obić tego ruskiego niedorozwoja. No bo inaczej on będzie nas bijał. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku również. Jak próbowałem ubić jakiegoś... Nie pamiętam już, ale wiem, że się kończy na V. Ale dalej nie pamiętam, coś Rognavif, nie wiem. Zgaduję tak tylko. No okej, dobra. Z Greguśkiem nie pogadamy, to możemy jedynie tylko wbić na gospodarstwo Nara. Fester. Chłech. Dobra. Tu zaraz pewnie będę musiał płacić myto. Szczerze mówiąc, ja mam go w głębokim poważaniu. Sobie minę go, jak po prostu przystało na myślącego człowieka. Nie można na żeby nie wydać hajsów. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Nie mów, że to nieprawda. Nic mnie już nie dziwi. Tego nie żadna tajemnica. Kto to mnie może nauczyć? Wiedział o tym wcześniej. Czuś. Żadna wielka sprawa. To tylko plotki. Naprawdę w to wierzysz? Może tu wbiję. Mam swoje zdanie. Trudno mi w to uwierzyć. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Nic nie mogę na to poradzić. Trzeba po prostu słuchać. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Kto może mnie tu złodziejstwa nauczyć? No. Na to nie, nie pamiętam już. To się niczego nie dowie. Tylko Torben jest taki zdolny. Nie zasłużyć sobie na to. Tak, może Sifar. Ty! Posłuchał mnie właściwie. To jest prawda. Siema. Jak się sprawy mają? Hej! Co wiesz? Czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? Posłuchał mnie właściwych ludzi. Aha. A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Nie doszło do mnie tego. Ciekawe. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomni. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. Co znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Li każe nam za to płacić wysokie grzywny. Nie sądzę, że... Onar tak to zorganizował. A to im więcej świadków, tym większy smród. A wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichaczem. Pokaż mi, co tam masz. Jasne. Poczęstuj się. Czym? No chyba nie tym zielem, które fundujesz każdemu. Można wierzyć we mnie, mówili coś. O dobra, widzę, że chyba jednak na to tak się tak zapowiada. Dobra. Nie wiem, czym on się tam... Nie wiem już, w co wierzyć. Torlof, Bodo, o. To było masz problem, kolego. Cifer powiedział, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. I co? Myśli, że ty to zrobiłeś. O, więc dlatego się tak na mnie tempo gapi. Ty ostatnio byłem dla niego bardzo uprzejmy, bo myślałem, że jest mu ciężko. Ale nic to nie dało. Ja byłem dla niego uprzejmy, a on się gapił, jakby chciał mnie zabić. Nie mój problem. Nie wiem już, w co wierzyć. Wiadomo, zupełnie się z tobą zgadzam. Nic nie mogę na to poradzić. Dobra. To nie wiem, mogę bić? Tajemnica. A ty gdzie leziesz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Li. Czego od niego chcesz? On i ja znamy się od dawna. Jesteś kumplem Li? Nie wierzę. Ale wchodź.
Jeśli Li cię nie pozna, od razu się domyślisz. Li jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Okej. No dobra. Mam wrażenie, że tu mamy Li. Kto cię tu do diabła... Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. No. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. No nie. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynajął nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. A z Gornem? Rozmawiałeś się z Gornem? Gadałeś? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do Doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. No. To tyle? Nikt mnie tu nie nauczy złodziejstwa? Kurde. Nie ma tu takiego OP skillera. Może ty? Jak leci? Jeśli chodzi o coś ważnego, porozmawiaj z Li. Jeśli nie, daj mi święty spokój. Aha. Nieszczególnie rozmowny chłopak. Dobra, i tak trzeba będzie kogoś znaleźć od tego fachu. Może ty? Hej, ty! Czego ode mnie chcesz? W końcu to była jego. Nie wiadomo już, komu można ufać. To nie było wiadomo od dawna. Aby tak dalej. To było wiadomo od dawna. A może tu? Cifer powiedział mi, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. Aha, czyli to ty. Śmiech Dauna. Wiesz coś może na ten temat? Nie. Nie kłam. Wyduszę to z ciebie. Spokojnie. Jestem zbyt upalony, żeby z tobą walczyć. Najpierw weź sobie porządnego macha. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie wiem. Co tam palisz? Chcesz bucha? Nie. Odmówił. Czy po zapaleniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. A, czyli widać, że coś może jednak wiedzieć. Co mu to powiedzieć? Hej, ty! Wiem, kto zabrał twoje ziele. Kto? To był... Bodo? Nie, zrobił to jeden z najemników. Dar. A to bydlak! Gdzie on jest? Nawet jeśli go znajdziesz, nic ci to nie pomoże. Nie ma już tej paczki. Sprzedał ją w Korinis. Gdzie on jest? Za kuchnią, na rogu. Skasuję gnojka. O! Jaki rage activated? No dobra, aż się obejrzymy. Będziemy takimi świadkami naucznymi. O, teraz się sparring robi. O, oni mnie nie widzą. O, jak sklepał. Biedaka. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Sklepał go jak psa. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Dobra. I co teraz? Chwila! Już zadowolony? Naprawdę dałeś Darowi popalić. Czujesz się teraz lepiej? Tak. Zobaczymy następnym razem. Chyba nie dla niego. Ten mały żebrak nie ma po co przeszukiwać mojej skrzyni. Ten i tak będzie jarał, ja pierdolę.
O, koleś, nie potrafisz trzymać języka za zębami. Powiedziałeś Ciferowi, że ukradłem jego ziele. Tak. Masz problem. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie wiem. Mogę ja jeszcze cię zbić, jak chcesz. Nie ma problemu. Usunąłbym cię. Ale szkoda mi cię. I tak. Szkoda zachodu na klepanie takiego gówna. O, jakaś złota misa. Co to może znaczyć? Pójdzie na sprzedaż, bo widzę, że dużo warty. Dużo więcej niż taki zwykły złoty pucharek. Ale co tam. Okej, okay, ale czy znajdzie się w końcu ktoś, kto by mógł mnie nauczyć? Naprawdę przydałoby mi się to w końcu. Bo nie ma kto. No nie ma kto. Powinien był wiedzieć. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Cifer, a może Wilk, może ty. Czekaj. Spróbujemy do niego zagadać. Wszystko w porządku? Hej, ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? Nie można na szczęścia. Się w końcu zmieni. Masz coś do sprzedania? Nawet nie pytaj. Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych, Bennett. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Lee, a tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i drakciak. Straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. On myśli, że to tak nie wiem, czym on się tak denerwuje. Próbowałeś szukać pracy w mieście? Jest więcej, wiesz? W mieście? Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć. A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Ta, już sobie wyobrażam. Ja w mundurze strażnika. I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną nie pomiata. Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie. Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. Nie można wierzyć w wszystko, co się liczy się tylko siła. Czyli nie też nie pomożesz. Kurde, nikt mi nie chce pomóc. Może Kordy. Chociaż on bardziej się preferuje w walce, jak widać, ciacha sobie. Siema, ale on nie pogada nawet ze mną. Oj, oj, jest krucho. A im bardziej będzie krucho, to tym gorzej dla mnie. Co to miało być? Przyszło mi to do głowy. A, ubijanie Dextera. Nie mów mi takich rzeczy. Tylko jak ja miałbym mówić Dextera, skoro... Chociaż może by było już spróbować, bo tak czy inaczej i tak go trzeba będzie dorwać. No bo ileż można czekać, ileż? Trzeba w końcu sprostać temu Dexterowi. Inaczej on będzie wiecznie. LOL? Uuu, jakieś tu czuję zmiany. Fuck this shit! O kurwa. Nie, nie! Nie z zębaczami, nie. Ja pierdolę. A to coś biegnie jeszcze po mnie? Fuck! Te! Łe, to coś zaraz zjowce! Ja pierdzielę, co ja zrobiłem tu? Te no, zżera mi owieczki ten zębacz. Kurde, no pogięło, czekaj, może... Trzymaj się ode mnie z daleka z tą swoją magią! To nie było takie trudne. Ale czekaj, ja chcę tego zębacza przyciągnąć. Czekaj. Okej, dobra. A! Jedna bestia mnie. Dzięki za pomoc. Przynajmniej ułatwiłeś mi życie. O, mięso zębacza. Tego jeszcze nie było w sumie. Kurde, pozjadał kilka owieczek. Można przynajmniej wziąć te skórki. Będzie z tego coś. Zapiszemy w ogóle, bo ja chyba już od pół godziny nie zapisywałem.
No, ostro by było, jakby teraz mi gry wywaliło, a ja pół godziny gry mam na marne. Ale teraz się już jakoś... Ale patrzcie, mamy tu jakąś wieżę, jak widać. I tu. Tylko co to może znaczyć? Nie wiem, przejdźmy sobie najpierw w środek tego tunelu. Ty. Jakiś kolo siedzi i pamiętam całkiem inaczej. Ten sam, no ten sam, tylko że on teraz nie ma swojej chatki, tylko po prostu siedzi tam. Tam są wilki, zapewne jeszcze trolla możemy napotkać. Ej, pogadam ty. Z nim, tak z ciekawości. Siema. Wszystko w porządku? Ach, witaj nieznajomy wędrowcze. Jestem trochę zajęty, więc lepiej mów szybko, czego chcesz. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Jasne, ale najpierw przynieś mi coś normalnego do jedzenia. Umieram tu z głodu. Podzielę się z tobą swoją wiedzą, jeśli dostanę butelkę mleka, buchenek chleba i kawałek tłustej szynki. Ale wymagania. Jest tu coś interesującego. Interesującego, powiadasz? Tak, interesujące to dobre słowo. Jeśli wejdziesz nieco głębiej w te lasy, możesz mieć bardzo niemiłe spotkanie. Mieszkają tam kudłate bestie potężnej postury i wzrostu. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, żeby je pokonać, lepiej tam nie idź. Ciekawe ostrzeżenie. I chyba lepiej posłucham rady, nim zostanę porządnie pożarty. Ale to może trolle na kiedy indziej. Okej, teraz przejdziemy się tej wieży Dextera. No i może w końcu się uda jakoś to załatwić, bo mam już dość. Chcę już w końcu dołączyć do wodnego kręgu, no. Ile ja mogę tak siedzieć w tych szatach Maga Ognia. Chciałbym zaznać jakiejś nowej gildii, takiej już jakiegoś większego stopnia, żeby po prostu, nie wiem, zyskać jakieś poparcie przynajmniej. The fuck? Moment, save'a zrobimy. I nie ćwierkać mi, kurde, czy mnie wrzeszczyć sroczki. Okej, dobra, idziemy tu. Yo. Stój! Tędy dobra. Nie przejdziesz. Dlaczego? Chcę rozmawiać z twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie nie oczywiście cię przepuszczę. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz, jak się nazywa. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A więc? A więc... Dexter. Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze, przepuszczę cię, ale uważaj. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, nie wyjdziesz stąd żywy. Weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. Dziękować. Dużo by mnie to kosztowało. A teraz na spokojnie. Nie pyta. Przechodzimy obok tej grupy bandytów. Ten stuka, kurde, w dom jak tamten, którego obiłem. I mamy... O, coś tu leży, jakaś łodyga. I to był chyba mój największy błąd życia. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Naprawdę... Trzeba uważać na to. Świetnie. Ja sobie to wszystko wczytam. Zrobiłem jednak błąd. Bożem sprowokował tego Dextera, nawet z nim nie pogadałem. Sorki. Najwyżej pominę te dialogi. Bo jest to w stanie ominąć. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Weź wie. Dobra. Już możemy iść. I teraz jednak nic nie będziemy tak kraść. Dopiero jak wybijemy, czy może nie ja, ale ktoś tu pewna osoba przyjdzie i wybije mi to gówno. Siema. Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Siema. Potrzebuję paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli.
Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie widziałeś jeszcze żadnych ulotek? No pewnie. Jest na nich twoja gęba. Tak, jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic. Ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. To ma dlatego problem. Właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. Ciekawe, ambitne rozwiązanie, ale masz problem. Podobno to ty porywasz ludzi z Korinis. Jednak udało ci się to rozpracować. Gratuluję, dobra robota. Nie ma na co. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. No cóż, nie udało ci się. Co się stało z tymi ludźmi? Gdzie oni są? W okolicznych kopalniach? Dawno już ich tu nie ma. Są za górami na północnym wschodzie, poza czyimkolwiek zasięgiem. Niby mogę ci pokazać, gdzie dokładnie, tylko po co. A kto jest tym twoim głównodowodzącym gówniarzem? Kto kazał ci to robić? Mój szef. Groźny typ. Znasz go. To Kruk. Jeden z magnatów ze starego obozu w Górniczej Dolinie. Ciekawe. Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Tylko tyle się dowiesz. No i tak zginiesz. Kruk? Groźny? A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał sukinsyna, ale teraz bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę. Opuść Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie. Nie czeka cię tu nic poza śmiercią. Jest taki gość z zasłoniętym okiem. Szuka ciebie. Wszyscy mnie ostatnio szukają. Mam się tym przejmować? Jak czegoś ode mnie chce, to niech tu przyjdzie. Nie wierzę nawet w jedno twoje słowo. Hej, to prawda. Przysięgam na grób mojej matki. O ile ty miałeś w ogóle matkę. Kurde, nawet niepodobny. I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd. Zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię. Idź i nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi. Jasne, może spróbujesz mnie zmusić? Lepiej już sobie idź. Jeśli jeszcze raz cię tutaj zobaczę, zabiję bez wahania. Koleś, możesz tylko próbować. Naprawdę. Nie wiem, czy ci się to będzie opłacało, ale możesz próbować. Nikt ci nie broni. Tylko żebyś potem nie miał kłopotów. Skoro tego chcesz? Tak, bardzo tego chcę, wiesz? Fuck, skupił się na mnie. Teraz muszę jakoś go zgubić. Albo go sprowadzić, nie wiem, koło tego całego pirata. O, idzie po mnie, idzie po mnie. Jebaniec. Czekaj, zbieram miksturki. Idzie tu po mnie? Lol. Nie. Te, przeżył. Przeżył czy zginął, bo ja już nie wiem. Bo jak zginął, to... to ja mam przynajmniej ułatwienie. Przynajmniej... Pirat zajmie się wszystkimi. Oh fuck, this shit. Dobra, bandyta się teraz na mnie uwziął, zwykły. Teraz pójdę na górę i go zgubię, jak Dextera. Stój, śmieciu! Widzę, że Greg wielką przysługę mi wyświadczył. Ładnie ich tam wyciechał. Ale kogoś i tak jeszcze musi pokonać. Te,
Nie ma. Czekaj. Teraz na dół, i to jak najprędzej. Kurde, ile on tam bandytów ma do ubicia? To jest naprawdę nie do liczenia. O kurde. Jak on ich tu ciacha na hita. Żeby mnie tylko nie pokonali. Lol. On tam zaraz go. On tam go zaraz. Lol. Czemu po mnie... Stój, śmieciu! Kurde, zostaw mnie. Stój, śmieciu! Fajnie, że mnie nie zostawił. Dobra. To już koniec, śmieciu. No, Greg, naprawdę wielkie dzięki, żeś całe to gówno wybił świata. Złoto? Zaopiekuję się nim. Naprawdę... Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, ale... Coś tam może mi postawisz, jakiegoś drinka czy coś, czy tam, co wy tam pijecie, piraci, to mi postawicie. Ale OP ten pirat. Całą grupę bandytów mi wyrżnął, z Dexterem na czele. Dobra, przeszukajmy. Gdzień, bandycki pomiocie! Lol. Downa dostał. Kurde. Stój, śmieciu! Okej. Jakieś rozkazy, proszę, proszę. Trzeba cię ratować, bo widzę, że ty już się kompletnie zapatrzyłeś w tych bandytów. Stój, śmieciu! Dobra, czytamy rozkazy. Aha. No super. Rewelka. Trzeba pirata uratować, bo widzę, że on się zapatrzył strasznie w tego bandytę. Nawet nie wiem, gdzie on ten bandyta jest, ale się zapatrzył. Stój, śmieciu! Stój, śmieciu! Chyba będę musiał... To już koniec, śmieciu! Lol! Jak on go zabił? Tego już w ogóle nie czaję za Chiny. A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? No. Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Ach, cholera. To mi też w niczym nie pomoże. Nie powinniśmy byli pozwolić temu gnojkowi tak szybko zdechnąć. Nie wiesz może, jak dałoby się przekroczyć góry w północno-wschodniej części Khorinis? Nie. A więc jestem tu uziemiony. Dexter był moją jedyną nadzieją. Przykro mi. Przykro mi. Co chciałeś od Dextera? Przybywam zza gór, które rozciągają się na północno-wschodniej części wyspy. I tam też chciałem wrócić. Miałem nadzieję, że ten drań znał sposób na dostanie się tam bez statku. W pobliżu miasta portowego widziałem pirata, niejakiego skipa. Co za idiota! Czekałem tam przez 3 dni. Dlaczego pojawił się dopiero teraz? Jak tylko wrócą mi siły, spotka go nauczka. A już mu grozi. Co znajduje się po drugiej stronie gór? Mogę ci tylko poradzić, abyś się tam nie wybierał. To bardzo niebezpieczne miejsce. Taki chudzielec jak ty długo by tam nie pożył. Jak tam chcesz. Jeszcze jedno. Najpierw przynieś moje zakopane rzeczy. Później będziemy mogli porozmawiać o innych sprawach. Okej, dobra. Bo jeszcze nie skończyliśmy dla niego misji, ale pomógł. Bardzo mi pomógł. Inaczej byłbym już dawno trupem. Chociaż tu sakieweczka jakaś leży właśnie. Zaraz sobie to wszystko zlutujemy. Chociaż tam też mamy kilku bandytów, których przydałoby się ich rozbić na czynniki pierwsze, bo będą też sprawiać problemy. Krzesło, kamienna tablica. Tego nie otworzymy. Co jest? Lol. Nie znam się na otwieraniu zamków. Dziwne. Udam, że nic mi się nie dzieje. Nic mi nie grozi. Lol.
Ten na stosie, kurde. A, nie przeszukałem go jeszcze. A to heca dopiero. Ale wykurzył ich porządnie. Dobrze im tak. Dobra, teraz mogę wziąć ten pucharek. Git. Tej skrzynki nie otworzy na 100%. Nie znam się na otwieraniu zamków. No i ten, i to mnie boli. Dobra, wracamy do miasta. Nie mamy tu czego szukać. Pogadamy jeszcze z Watrasem i myślę, że już będziemy mogli dołączyć do Wodnego Kręgu. Dość już zrobiliśmy. Znaleźliśmy tego całego handlarzynę bronią. Odkryliśmy, kto jest głównym jakby takim porywcą ludzi, takim jakby handlarzem niewolników. Uuu, coś tu jest takiego sekretnego. Te strażnicy i paladyn. Ciekawe, aż się tam przejdę. Z ciekawości. Stój! Куда это ты собрался? Dobra. Только люди, которые состоят на службе короля, имеют доступ к тебе. Я маг огня. Меня это не волнует. Co? Если у тебя нет разрешения лорда... Я хочу przejść. Что это? А что, не видно? И что вот... Проход в южные земли Хариниса. Ага. Там располагается военный корабль. А я думал, что все паладины... Небольшая часть паладинов вместе с лордом Хагеном так и здесь. А как мне попасть? Только если лорд Хаген самостоятельно отдаст такой приказ. Курда, но... Nawet nie zrobi wyjątku, bo jestem magiem ognia. Co za śmieć zarąbany, kurde, matka mu nakopała, kiedy był niemowlakiem i teraz ma taki niedoprawiony ryj. No i kurde, na każdego ma wyjebane. No to kij mu w oko. Dobra, wracamy do miasta i przyjmie nas sam Watras na członka Wodnego Kręgu. Coż za szczytny jakby cel bezmiennego, zostać samym członkiem Wodnego Kręgu. To będzie naprawdę dość istotna jakby decyzja dla bezmiennego, no bo on w końcu zrobi to, co trzeba. My się wybierzemy do Jarkendaru. Zrobimy to, co trzeba, czyli wybijemy kruka, bo taki będzie nasz cel przez najbliższych kilkanaście albo kilkadziesiąt odcinków. Kiedy to już wszystko zrobimy, wrócimy do Korinis, pójdziemy do Górniczej Doliny, załatwimy pewne rzeczy, nie powiem jeszcze jakie. Nie doszło do mnie nic. Bo nawet jeszcze nie dał nam tego klucza Hagen, więc... Na razie nie dyskutujmy o rzeczach przyszłych, tylko o rzeczach teraźniejszych i troszeczkę takich lekko przeszłych. O, to mogę zebrać sobie te zielska. Mogę, tak, mogę. To bagienne ziele, korzonko, zarąbiście. Ale byśmy mogli... LOL! Ej, te, bezio. Ach, te twoje fantazje. Mógłbyś sobie je zachować, nie wiem, na kiedy indziej, ale nie teraz, naprawdę. Kurde, przebiegłbym się, bo mam dosyć takiego wolnego chodzenia. Dobra. Przesprintujemy parę set metrów i może jakoś damy radę. Tu mam te szynki, ale... O! Więc mi nieco jabłek. Ostryga. Mniam, mniam, mniam. Pyszne. No, to też daje jakiejś części wytrzymałość. Przebiegnijmy te odległości. I... Musimy jak najprędzej dołączyć do tego Wodnego Kręgu. Uda nam się to zrobić. Przejdziemy tą całą ceremonię, którą na pewno pamiętacie z Gothica 2 Noc Kruka. I skończymy odcinek. Jak oczywiście się wyrobię w czasie, bo to też nie musi tak wyjść od razu. Ale
Postaram się. I tak dzisiaj się dużo działo. Bo zrobiliśmy handlarza. Zrobiliśmy tego całego Dextera. Konia. No i dołączymy do wolnego kręgu, czyli dzisiaj same korzystne sytuacje ze strony bezimiennego bohatera, który zwiększa swoje jakby morale takie międzymiastowe i nie tylko. Okej, okay, już nieopodal Corinis. Zaraz przekroczymy bramę i pogadamy sobie na lejcie z Watrasem. Zbierałem te krzaki w końcu czy nie, bo jest tu tyle tego. To jest szczaw królewski. To trzeba zabrać. Przydałoby się. Tu kolejna roślina, super. Tego jest mnóstwo. Jak już będziemy OP, to znajdziemy sobie czas na... Okej, okay, jestem już, wyrąbało mi grę. Bo jak zwykle dysk się jakby obciążył. Dysk, w którym nagrywam. Musiałem go przenieść na inny dysk. I chyba jednak tą ceremonię wodnego kręgu przeniesiemy na następny odcinek, bo mam wrażenie, że nie zdążę. Dobra, teraz... Co do tych znikających ludzi? Tak? Dobra. Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się dowiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Corinis. Zrobił to niejaki kruk. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy. Okoliczni bandyci pracują dla niego. Patrz. Dobra robota. A już zaczynałem się bać, że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Nie musisz wiedzieć wszystko, co nie... Dobra. Kim ty? Szybko pogadamy. Gdzie... Opowiedz mi więc. Mogę wysłać cię do Saturasa z... Okay, rzecz jasna. Okay. Rzecz jasna. No spoko. Czym się tak... coś więcej, nie wiem. Może jakaś ceremonia? Nic? No i co dalej? No kurde, chyba nie tak się umawialiśmy. Bez jaj. O, oj, oj, krucho, krucho. Dobra, wodny krąg. Nie wiem, to mam iść do Laresa, czy co? Bo ja nie ogarniam tego już kompletnie. Myślałem, że Watras mi teraz pomoże. No nie wiem, pójdę do niego. Tylko nie wiem, co mi to da. Najwyżej skończymy odcinek i w następnym odcinku będziemy już się starać o pełnoprawne dołączenie do wodnego kręgu. No bo ja myślałem, że on od razu już zareaguje i coś zrobi w tej sytuacji. Co do zag... Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czyżby? Dawny magnat imieniem Kruk zlecił ich porwanie. Jesteś pewien? Trzeba ich jakoś oswobodzić. Pracuję nad tym. Dobra. Jeśli będzie ci potrzebna moja pomoc, to wiem, gdzie cię znaleźć. Jasne. Dobra. A więc chyba tak, skończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 14 odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I w 15 odcinku już się postaramy o to, żebyśmy wstąpili w szeregi wodnego kręgu. Trzymajcie się, na razie, yo!